Dzisiaj porozmawiamy z Justyną z Taxedo na temat tego, w jaki sposób wygląda księgowość w Smart Protect. Jak wiecie, łączymy tutaj dwie usługi z Taxedo i Irbis i będziemy dzisiaj chcieli rozwiać te wątpliwości, które pojawiły się m.in. w komentarzach, czyli jak to wygląda od środka, jak wygląda obsługa, jak wygląda przeniesienie, a przede wszystkim mam nadzieję, że z Justyną rozwijemy te wątpliwości odnośnie tego, że przeniesienie księgowości to jest taka tragedia. Pokażemy, że to w zasadzie jest tak, jakbyście zaparkowali jeden samochód, przesiedli się do drugiego i odjechali. Cześć Justyna. Cześć, witam cię serdecznie, witam wszystkich tutaj obecnych. Justyna, mamy do pokazania wewnątrz, jak wygląda w ogóle przejęcie klienta. Załóżmy, że jestem nowym klientem właśnie w Taxedo, wszedłem do Smart Protect, Irbis zrobił mi wszystkie audyty i teraz przekazujemy klienta właśnie do księgowości. Stworzyliśmy mu konstrukcję, fundację, spółkę, klub sportowy, cokolwiek. Teraz jest ten moment przekazania. Jakbym był klientem, jakby to wyglądało, jakbyś mogła to pokazać od środka? Tak, mogę opowiedzieć kilka słów w tym temacie. Jak do nas właśnie przychodzi klient tutaj z kancelarii Irbis, my wszystkim się zajmujemy od początku do końca. Całą pełną dokumentację na temat klienta, na temat ustaleń tutaj pomiędzy klientem a kancelarią przekazuje kancelaria tutaj do nas do Taxedo, więc już w ogóle nie musi interesować. Wszystko po prostu załatwiamy wewnętrznie i po prostu no, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł tutaj pod tym kątem, że klient w tym nie musi uczestniczyć, nie musi tracić czasu. Tutaj państwo, decydując się na przykład na księgowość tutaj świadczoną przez Taxedo, eliminują w ogóle ten problem, który się pojawia, czyli że teraz klient musi tak kontaktować się ze starą księgowością, gdzieś tłumaczyć właśnie wszystkie te ustalenia, które były ogarnięte po prostu na tym waszym spotkaniu. Tym już się państwo nie zajmują. Tutaj wewnętrznie my przekazujemy sobie z kancelarią Irbis wszystkie właśnie te potrzebne dokumenty, po czym my już mamy pełny obraz danej firmy, wiemy jakie rozwiązania zostały wdrożone, jak to wszystko po prostu dalej prowadzić. Także tutaj właśnie myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, że mieć wszystko w jednym miejscu i państwo już się tym nie zajmujecie. No jeżeli bo tak, bo odciążamy, bo tak. Warto też powiedzieć, odciążamy też klienta zarówno z tej strony, że Taxedo już od nas dostaje nagranie z audytu podatkowego, czyli wiemy co tam podatkowcy wymyślili, jaką konstrukcję i wy już dostajecie wnioski od mecenasa, całe nagranie, więc klient tak. Znowu nie musi się produkować. Dostajecie cały audyt tak naprawdę, jeżeli chodzi o jego dane, które nam wcześniej przekazał odnośnie wyników, ale też warto powiedzieć, że w momencie, kiedy klient przekaże swoje księgowości, proszę zamknąć rok czy zamknąć miesiąc, od następnego jestem księgowany już gdzie indziej, to z kolei po takim komunikacie wy kontaktujecie już z księgową, ona dostaje listę, ma swoje obowiązki, są obowiązki ustawowe i nie będzie takiej sytuacji, że księgowa powie, a ja tego nie robiłam. Nie, wy dopilnujecie tego, żeby wszystko zostało przekazane, będzie to robione zdalnie, jeżeli będzie też potrzeba przekazania dokumentów, to robi się to albo online'owo, albo właśnie kurierem, że ten klient tak naprawdę porównałem wcześniej do przesiadania się z innego samochodu. W zasadzie to jest tak, że klient podjeżdża, mówi tu są kluczyki, i razem z Irbis i Taxedo załatwiamy wszystko. Razem z przeniesieniem ze starej księgowości, razem ze stworzeniem nowej konstrukcji. Tak, dokładnie tak jest właśnie, Michał. Też chciałam właśnie powiedzieć, jak wygląda właśnie to przejście, ale świetnie to właśnie opisałeś. My już kontaktujemy się z tym poprzednim biurem rachunkowym, wszystko monitorujemy, nadzorujemy i też klient w tym w ogóle nie musi uczestniczyć. Wystarczy, że ta po prostu wypowiedzenie, informacje, że będzie się ta i ta osoba kontaktowała, taka firma da nam tak jakby pełnomocnictwo do działania i w tym momencie my załatwiamy już całą tą procedurę przejścia w łatwy, przyjemny sposób. Okej, okay, dobra. Załóżmy na to, że faktycznie ktoś wystraszony, bo faktycznie rozmawiałem z klientami, oni tak mówią, o Jezus, przeniesienie biur, nie, to będzie masakra, jakieś sprawozdania, dokumenty. Ja mówię, ale to jest łatwe. Ale jak to łatwe? Księgowa mi zawsze mówiła, że nie, to przeniesienie. Jest to pewnego rodzaju mit. Ja rozumiem, że to betonuje troszeczkę te księgowe, że ostatnie o czym myślimy, to przeniesienie się, to przecież będzie jakaś katastrofa. Ale załóżmy, że przebrnąłem, okazało się, że faktycznie jest tak, jak powiedział Michał, jak powiedziała Justyna,
Faktycznie, nie dość, że ogarnęli, przenieśli i wysiadłem z jednego samochodu, księgowo musi zamknąć tylko ten okres, dać wyniki, przekazać też do Was. Od nowego roku, dajmy na to, że właśnie od następnego miesiąca już księgujemy od samego początku w Taxedo. Jak to dalej wygląda? Dostaję jakiś panel do logowania, widzę rzeczy od środka, bo mówiliśmy o tym, że jest to zrobione po pierwsze cyfrowo, czyli klient już nie wysyła tych dokumentów. No nie ukrywam, że problem z gubieniem dokumentów jest bardzo powszechny i później księgowa mówi, ale przecież nie dostałam, nie? A tu nawet jest lista tych dokumentów. No cyrk niesamowity, tego nie chcemy, tego też w Taxedo nie ma. Jak to wygląda od momentu dostania panelu, logowania, później jakiegoś raportowania, co się dalej dzieje? Już tłumaczę. U nas wygląda to w taki sposób, że po prostu my jesteśmy takim trochę innym biurem niż te wszystkie takie biura na rynku, ponieważ my bazujemy tylko na dokumentach, które są nam dostarczone na platformę Saldeo. Platforma Saldeo jest to platforma ogólnopolska, nie jest to nasz wytwór, ale jest to po prostu platforma, z której korzystamy. Jest to po prostu taka firma, no, która na rynku już jakiś czas działa i bardzo dobrze się sprawdza. I całość wygląda w taki sposób, że już pomijając, podpisujemy umowę, załatwiamy pełnomocnictwa, księgowa, czy ja nawet osobiście tutaj kontaktuję się właśnie z klientem, tłumaczę, jak wygląda właśnie ten portal. Też docelowo mamy w planie właśnie od nowego roku też właśnie wszystko w formie takiego wideo też pokazać klientowi, zrobić już taki skrypt. Także klient zobaczy, wejdzie i będzie wiedział, jak wszystko funkcjonuje. Też Wam zaraz, drodzy Państwo, pokażę, jak właśnie wygląda takie Saldeo. Jak po kolei, uwierzcie, są bardzo łatwe, przejrzyste. Saldeo też udostępnia w momencie utworzenia przez nas takiego konta dla Was pełne informacje. Wszystko, myślę, teraz mogę pokazać. Jeżeli Michał pozwolisz, to ja się przełączę. Jak tutaj, najbardziej. Pokażmy od środka, żeby klient też jak to mniej widział. Więcej wygląda. Tak, i będę omawiała na bieżąco. Także proszę chwileczkę, tylko już się przełączamy. Dobrze. Widzę, że tutaj już jest udostępnione. Tak wygląda strona do logowania, jeżeli chodzi o system Saldeo. Jak widać, jest to system, do którego można wejść z poziomu przeglądarki. Tutaj jeszcze jest system w telefonie, jest aplikacja, więc nawet z telefonu, robiąc zdjęcie danego dokumentu, też w łatwy sposób możemy taki dokument wybrać, przez co eliminujemy właśnie przewalanie tych wszystkich papierów, gubienie tych papierów, bo niejednokrotnie jest tak, jeżeli mam aplikację w telefonie, w tym momencie mogę śmiało zrobić zdjęcie. Są różne programy nawet do ściągnięcia na telefon, które od razu, i to jest ważne, przekonwerterują dane zdjęcie w PDF-a, bo ważne jest, żeby był to PDF i właśnie z poziomu aplikacji bądź z poziomu właśnie nawet maila lub bezpośrednio wrzucając to przez przeglądarkę internetową, my na przykład tankując samochód na stacji, zaraz siadamy do auta, mamy ten paragon z NIP-em czy tam fakturkę, robimy zdjęcie i naprawdę jednym, dwa kliknięcia ta faktura już ląduje u księgowej, już ląduje na platformie Saldeo i do wszystkiego mamy dostęp. Także tutaj jest to właśnie tak, jak powiedziałam, dostępne z poziomu przeglądarki i też są właśnie inne te aplikacje do tego. Próbujemy się. I tutaj Państwu pokażę, jak taki system Saldeo wygląda. Przede wszystkim to, co musicie wiedzieć, od czego zacznę, to to, że jak podpisujemy umowę o prowadzenie księgowości, to my od razu zakładamy takie konto właśnie klientowi. I klient otrzyma informację o rejestracji użytkownika w programie Saldeo, gdzie ma dane do logowania, tutaj widać na ekranie, ma login, może ustawić hasło. Hasło tutaj traci ważność po 72 godzinach. Jeżeli ktoś nie zdąży w porę tego aktywować, też nic nie szkodzi, odzywa się do nas, daje nam informację, my resetujemy hasło, też od razu wszystko można zrobić od ręki. Także nie ma problemu. Tutaj, jak widać, też jest centrum pomocy.
Saldeo przygotowało właśnie tutaj na YouTubie spis takich najważniejszych pytań, najważniejszych rzeczy. I tu są poszczególne pytania, poszczególne filmiki. Jakbyście chcieli Państwo we własnym zakresie poszukać informacji, byłby z czymś problem, jest tutaj na YouTubie każdy temat, taki najważniejszy, omówiony. Też u nas nie ma takiego problemu, jest infolinia tutaj w Taxedo, też można porozmawiać z księgową, porozmawiać tutaj z asystentką biura. Jak najbardziej my też, jeżeli jest jakikolwiek problem, my we wszystkim pomagamy. Nawet jestem w stanie, bądź księgowa jest w stanie podłączyć się do klienta, tutaj pomóc, popatrzeć. Także naprawdę tu nie ma się czego bać, jest to w bardzo intuicyjny sposób wszystko wygląda, wszystko działa. Już mamy jedno pytanie od Dariana. Co z dokumentem źródłowym, na przykładzie ze stacją benzynową? Czy musimy trzymać je w formie papierowej? Dobre pytanie. My w ogóle tak, my w ogóle mamy też ten temat uwzględniony w umowie. Ogólnie właśnie powiem tak, to jest taka jeszcze różna opinia w tym temacie, aczkolwiek urzędy skarbowe, z tego co wiem, to już zezwalają właśnie na te formy elektroniczne, jeżeli można je oczywiście w pewien sposób zapisać, opisać, zarchiwizować. Także my tutaj w Saldeo mamy taką możliwość, że samo Saldeo przez te 5 lat wymagane oczywiście zachowuje wszelkie bazy danych, zawsze można wszystko odtworzyć, także tutaj no jest to w pełni legalne, w pełni właśnie uwarunkowane prawnie i umownie, że my możemy bazować tylko i wyłącznie na tych wszystkich elektronicznych fakturach. Warto też powiedzieć, że od następnego roku już z pełnym rozmachem jest wprowadzany tak zwany CEF, czyli Centralna Ewidencja Faktur. Ja też będę dla Was robił osobny materiał na ten temat, ze względu na to, że w mojej ocenie póki co lepiej z tego skorzystać, chociażby dlatego, że mamy szybsze rozliczenia, ale z drugiej strony, nie wiem czy pamiętacie, od dłuższego czasu przy tych naszych wszystkich konstrukcjach i optymalizacjach jasno powtarzam, że skończyła się taka zabawa w prowadzenie biznesu, jak ja to często mówię, na Janusza. Lata 90. już się skończyły, to nie są ani lata 2000, ani rok 2010, kiedy bawiliśmy się w jakieś lewe faktury, jakieś rzeczy pod stołem, jakieś było cudowania, szukania kosztów. Mówiłem Wam ostatnio, że jest już pełen monitoring, są algorytmy, sztuczna inteligencja. Warto po prostu robić to na czysto, ale skupić się na legalnej optymalizacji podatkowej, a nie na tym, czy ja w Biedronce wezmę jakąś fakturę. Zatem nie musimy się tego aż tak bardzo bać, ponieważ spadamy na koniec listy do kontroli, jeżeli korzystamy z tego centralnej ewidencji faktur. Od razu też powiem, to po prostu polega na tym, że wystawiamy przez program ministerialny faktury, w zasadzie nawet nie wystawiamy, bo programy są z tym skorelowane, tam po prostu trafia ta faktura, przez co w zasadzie 100% faktur stamtąd już będzie mogła być cyfrowa. To tak tylko upraszczam, do tego tematu jeszcze wrócimy. Niemniej jednak rząd się już do tego przygotowuje, zatem odpowiadając też na pytanie Dariana, tak, mogą być przetrzymywane cyfrowo, za niedługo to będzie już całkowity trend. Jeszcze Maciej mówi, moja księgowa też zachęcała do Saldeo, do wystawiania faktur, tylko bez sensu, bo cała księgowość prowadzona była gdzie indziej. Nie widziałem tam wszystkich dokumentów. Fakt, wy prowadzicie wszystko w Saldeo, prawda? Od A do Z. Tak, my prowadzimy wszystko w Saldeo. Jeżeli klient ma taką potrzebę, że chce na przykład co miesiąc jeszcze dodatkowe dokumenty, dodatkowe wyciągi, jakieś zestawienia na przykład z naszego programu księgowego, bo tak od razu prostuję, Saldeo nie służy do księgowania, my nie księgujemy na tym programie, to jest tak jakby portal do komunikacji, nie? Do przesyłania danych. Także tutaj też nie ma problemu. My możemy takie dokumenty też stawić, to już potem w indywidualnych rozmowach, ustaleniach, potem względem umowy, wszystko możemy sobie właśnie ustalić, taki plan działania i wszystko jest właśnie do zrobienia. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że nie wszystkie biura rachunkowe dają pełne tak jakby funkcje klientowi, bo zdarzyło mi się tak właśnie przejąć klienta, który powiedział, no miał Saldeo, ale nic tam nie widział, bo księgowość, biuro rachunkowe udostępniło mu to tylko w zakresie przesyłania danych i tam nie było nic. My dajemy pełny dostęp, klient widzi swoje faktury, ja też za chwilę jeszcze udostępnię i przekażę, także pełny dostęp jest i
i tutaj wszystko będzie widoczne, jakie są panele właśnie udostępnione, co tam możecie zrobić. Także ja zaraz, za chwileczkę Państwu też pokażę. I jeszcze nawiązując tylko, Michał, do tego, co mówiłeś o KSeF-ie, Saldeo oczywiście jest już do tego przygotowane i też dopasowane i tutaj też nie ma żadnego problemu. Super. I jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście mogą się pojawić pytania odnośnie tego, a co jeżeli mam na przykład skalibrowany jakiś sklep internetowy albo jakąkolwiek inną usługę z i firmą, wy firma i inne takie rzeczy. Oczywiście za chwilę też Justyna pokaże, do Saldeo możecie dorzucać faktury, które są generowane gdzieś automatycznie, czyli po prostu stamtąd wyciągacie i tu w formie PDF-a, tak samo jak ręcznie z tej stacji benzynowej wrzucacie, tak samo tutaj. Także możecie w Saldeo wystawiać faktury. Aczkolwiek jeżeli macie jakieś systemy automatyzacji, a robiliśmy Wam dużo systemów automatyzacji, to oczywiście możecie je tutaj eksportować, więc to też nie jest problem. Jeszcze jedno pytanie od Macieja. Czy Saldeo na bieżąco widać wszystko? Kadry, pliki z banku, kwestie VAT-owe i przewidywalny podatek. Jak to wygląda? Już mówię. Księgowa po każdym zakończonym miesiącu wprowadza wszystkie wyniki do systemu. I tam są dane historyczne. Ja też Państwu pokażę potem w dalszej tej części tego webinaru, jak właśnie to wszystko wygląda. I tam Państwo wszystko zobaczycie, wszystko pokażę, co można tam wyciągnąć, jakie dane na przykład tam są. Ale po każdym miesiącu, jak księgowa podaje wyniki, przychodzą wyniki na maila. W tym momencie jest tam widoczne, jaki jest stan na przykład za cały rok od początku, za dany miesiąc. Wszystko Państwu pokażę za chwileczkę. Dobrze, ale na bieżąco wiemy dopiero po zakończonym miesiącu. Nie jest tak, że widzimy, jak to tam się zaczyna kreować nie, z jakimś tak wyprzedzeniem? Jak mówię właśnie, tak jak mówię, my nie księgujemy tam w systemie. Jest taka opcja, że są rozliczenia bieżące, ale one są robione tak jakby z automatu przez Saldeo. Jaki jest cykl w ogóle życia takiego dokumentu? Jak klient wrzuca dokument, on musi być wrzucony na OCR. I to jest ważne, bo księgowa nie bazuje tylko na OCR-ze, ona w dokument wchodzi i oczywiście go poprawia. Wiadomo, OCR to jest tylko maszyna, to jest tylko system, więc może tam się zawsze wkraść jakiś błąd, dlatego OCR tylko pomaga. On nie zastępuje księgowej. I księgowa, wchodząc w dany dokument, sprawdza sobie to, co OCR przekształcił, bo on odczytuje z PDF-a, wstawia dane i w tym momencie, jak mamy zielony znaczek 100%, znaczy, że księgowa zobaczyła, poprawiła to, co trzeba i w tym momencie, klikając sobie rozliczenie bieżące, to tak, my możemy tam widzieć, jak to się kształtuje na bieżąco, ale my od tego odeszliśmy, dlatego, że na przykład czasem to robiło problemy, bo wyciągu on nie odczyta, on widzi tylko faktury sprzedażowe, zakupowe, a niejednokrotnie na przykład jest i lista płac, są PEKi, są rozliczenia międzyokresowe. Dlatego, że my nie księgujemy na Saldeo, my dopiero pewne zapisy robimy w systemie księgowym, a korzystamy z inserta GT, w tym momencie nam się rozjedzie ten wynik. Nie? Dlatego, żeby nie wprowadzać zbędnego chaosu, my odeszliśmy właśnie od udostępniania klientowi tego bieżącego rozliczenia, tylko po prostu jest już ostateczne księgowe uwzględniające totalnie wszystko i to widać po wprowadzeniu. Ale ważne jest jeszcze to, co my dajemy klientowi, bo to, że my tam podamy wyniki, wyślemy klientowi, to jest pierwszy etap. To nie znaczy, że od razu jest wysyłana deklaracja, wysyłane wszystko. Dlaczego? Bo my możemy się z klientem umówić w taki sposób, że my rozliczamy miesiąc odpowiednio szybko, wysyłamy te wyniki, pokazujemy klientowi, jakie podatki wychodzą i klient w tym momencie akceptuje zwrotnie. Czy coś może jeszcze tam jest do zmiany, czy akceptuje tak, jak jest. Więc jest jeszcze czas na to, żeby ewentualnie coś jeszcze o czymś porozmawiać, pewne kwestie poustalać, czy po prostu klient twierdzi, że ok, jest dobrze, zakończamy miesiąc, proszę wysłać deklarację. Także tutaj też dajemy taką możliwość klientowi i nie jest to tak właśnie w taki sposób, że albo księgowa już, nie wiem, wysłała te wyniki, już podatki poszły, już się nie da nic zrobić. Nie. Super. My tak właśnie działamy z klientem, że rozmawiamy, bo rozmowa to jest podstawa u nas. Dlatego ja też zachęcam klientów, żeby pytali,
pytali, bo lepiej po prostu od razu zapytać, niż potem odkręcać coś, co się zrobi nie tak. Także jesteśmy na to bardzo otwarci. Bardzo mi się podoba to podejście. Jeszcze pytanie od Waldemara. Jak rozwiązujecie problem skanowania dłuższych faktur kosztowych z drukarek fiskalnych? Czy faktura VAT na papierze paragonowym o długości większej niż format A4, czyli wielkość standardowego skanera? Jeżeli jest na przykład raport z kasy fiskalnej, to my wymagamy tutaj, żeby była tylko ta końcowa część, czyli to podsumowanie w pierwszej kolejności, bo to jest nam potrzebne do księgowania. Tutaj jedynie, no ja powiem tak, teraz w dobie tych wszystkich kas fiskalnych, internetowych i tego wszystkiego, no w bardzo łatwy sposób jest możliwe odtworzenie danego paragonu. I tym bardziej, że my nie potrzebujemy całego tego miesięcznego, bardzo długiego raportu. Także no, nam wystarczy tylko ta część podsumowująca i na tej podstawie my po prostu księgujemy i do VAT-u, i do CIT-u, czy wiadomo, w zależności od prowadzonej działalności. Od razu też powiem, od nowego roku, jak dobrze pamiętam, między innymi dzięki Nowemu Ładowi, już nie musimy drukować tych raportów dobowych, jeżeli mamy kasę online. To też jest bardzo ważne i myślę, że przydatne. Dobra, Justyna, pokażmy to od środka, jedźmy dalej. Na razie pytań nie ma. Jeżeli, moi drodzy, będziecie oczywiście mieli na bieżąco, będziemy odpowiadali. Zobaczmy, co to Saldeo jeszcze potrafi. Dobrze. Ja tutaj jeszcze udostępniłam maila, którego też dostaniecie Państwo po dodaniu danego klienta przez Taxedo. Tutaj dostajecie Państwo maila, w którym wszystko jest opisane, w jaki sposób nawet z maila można dodać, wpisując odpowiedni PIN i odpowiedni miesiąc, wysyłając tutaj na adres zarezerwowany przez doksaldeo.pl. Tutaj jest indywidualnie nadawany każdorazowo pod klienta mail systemowy i nawet jak otrzymujecie Państwo na maila fakturę elektronicznie, to możecie tylko kliknąć prześlij dalej, tylko miesiąc wprowadzamy PIN, nawet już potem PIN-u nie trzeba, bo można sobie w Saldeo też ustawić na przykład z jakich adresów już bez podawania PIN-u możemy te fakturki wysyłać. Także to jest kwestia tylko przekaż dalej, prześlij dalej. I w tym momencie już taka faktura, która przychodzi do nas na maila, już automatycznie przekazana ląduje też w systemie. I tutaj jest to wszystko krok po kroku też opisane, w jaki sposób to zrobić. O tym jeszcze właśnie też chciałam powiedzieć. I teraz tak, sekundkę, już tu sobie patrzę. I teraz tak, to jest cały panel obsługi Saldeo. Tak wygląda panel główny. Z lewej, tu ja omówię, też niektóre elementy panelu z lewej strony też gdzieś w tym głównym panelu obsługi tutaj się znajdują. Może zacznę od tego, w którym miejscu wystawia się faktury, bo ja omówię tylko takie kilka najważniejszych takich, które też będą Państwa interesowały, nie będę tam przedłużać, ale chciałabym tylko, żebyście zobaczyli, jakie to jest proste. Tutaj jest właśnie menu faktury, można wystawiać i zaliczki, i korekty, proformy, tutaj nie ma problemu. W bardzo łatwy sposób, tutaj nawet też z głównego, można sobie fakturkę dodać i my taką fakturkę sobie szybciutko wystawimy. Jest tutaj taka możliwość na przykład, nie wiem, opisania własnego opisu, wstawienia własnego opisu na fakturze. To jest widoczne tylko dla Was, ale w tym momencie, jak my widzimy listę faktur, nie musimy każdorazowo już w daną fakturę wchodzić, żeby zobaczyć, co jest w środku. Jak sobie tu odpowiednio opiszemy, to tutaj jak najbardziej można to opisać. Wiadomo, standardowo. Idę takim standardowym mechanizmem, już pomijam jakieś metody kasowe, VAT, marże, bo tutaj też jest wszystko to możliwe, ale to są szczególne przypadki. Także datę wystawienia, datę dostawy, jak widzicie tutaj wszystko się już podpowiada, automatycznie numer faktury, kolejny, nabywca. Jeżeli my już mamy jakiegoś nabywcę wprowadzonego w system, to wystarczy, że tutaj sobie zaczniemy pisać jakieś pierwsze trzy literki, od razu tutaj wysunie się lista i wszystko jest ok. Natomiast też w bardzo łatwy
można dodać sobie nowego kontrahenta, bo tutaj ma system połączenie właśnie z GUS-em i tutaj sobie na przykład o, pobierz dane z GUS, nawet sprawdzić można status VAT danego kontrahenta, podatnik aktywny, także tutaj nie ma problemu. Jeżeli tutaj wstawimy sobie maila, to możemy bezpośrednio z tego systemu wysłać fakturę kontrahentowi na maila. Nie musimy jej pobierać, ładować w maila, wysyłać ręcznie. Można to właśnie też zrobić z systemu. I tutaj sobie dodamy takiego kontrahenta, piszemy sobie, nie wiem, konsultacje księgowe, ilość sztuk, jeden, strzelam, VAT, dodaję do faktury i mamy pozycję już tutaj w fakturce. Można dodawać kolejne pozycje. Tutaj tak, jest konto bankowe, można je pisać tutaj z ręki, ale oczywiście, bo mówię, my bazujemy na takim testowym koncie, gdzie no nie jest po prostu jeszcze wszystko zapisane, ale to konto można wprowadzić sobie tutaj w ustawieniach. Tutaj też można sobie wybrać jeden z czterech wzorów, jak taka faktura ma wyglądać, jaki ma mieć design. I w tym momencie tutaj, jak sobie wprowadzimy właśnie numery kont, które posiadamy w danej firmie, to tu już nie trzeba będzie ręcznie tego przeklepywać, gdzieś tam po prostu będzie już lista do wyboru. My tutaj by było łatwiej sobie zrobimy, powiedzmy, gotówkowo, jest, że zapłacone. Tutaj termin płatności, jakieś uwagi, wystawca dokumentu XYZ i tak jak widać, możemy kliknąć dodaj fakturę, a możemy od razu kliknąć dodaj, wyślij mail lub dodaj i wyślij do KSE. Tak. Także jak widać, już jest wszystko dostosowane, także tutaj nie ma obaw, jest wszystko tak, jak powinno być. Więc możemy wysłać od razu maila, możemy tylko dodać. Teraz taka faktura sobie będzie tutaj na liście zbiorczej, a niejednokrotnie jest tak, że klienci wystawiają faktury na przykład co miesiąc bardzo podobne i zmieniają tylko sobie kwoty bądź opisy na tych fakturach. I tutaj też jest bardzo fajny sposób na to, żeby już się nie bawić znowu w klepanie wszystkiego na nowo, tylko można sobie daną fakturkę powielić. A tutaj jak widać pojawiła nam się ta faktura, to oczywiście możemy tutaj wejść w nią. Tutaj widać, czy jest zapłacona, no to jest zapłacona, no bo to jest była gotówkowa. Można ją skorygować, można tutaj wysłać dokument z tego poziomu również kontrahentowi. Jeżeli klient nie zapłaci, jest jeszcze opcja wysłania upomnienia bądź ostatecznego wezwania do zapłaty. Nie? Można zawsze edytować, skasować, wystawić duplikat, pobrać ją w formie PDF-u. Naprawdę tutaj jest bardzo dużo właśnie opcji i teraz nawet jest szukanie jeszcze zaawansowane, jeżeli chcemy tutaj z danego roku, konkretnego nabywcy, na przykład wszystkie niezapłacone faktury. Jest to bardzo fajny filtr, można wszystko sobie łatwo, szybko wygenerować. Wracając do tego wystawiania podobnego, poprzez wystaw podobne, tak pozwól mi zweryfikować, my już mamy gotową powieloną fakturę, w której zmieniamy, nawet nabywcę możemy zmienić wszystko, możemy tutaj zedytować, kwotę wpisać, zobaczcie jakie to jest proste, także tu szybko, szybko możemy działać tutaj na fakturach sprzedaży. Także nie wiem, czy tutaj mogę jeszcze coś dopowiedzieć, Michał, jak myślisz? Tak, mnie na przykład interesuje to, jeżeli mam te faktury zewnętrzne, gdzie ja je tutaj dodaję, żeby one no, pojawiły się w systemie, żeby były tak jak chcę. Nie? Dobra, czyli tak, tutaj też jest osobne menu, to są dokumenty. I tutaj w dokumentach pojawią się wszystkie faktury kosztowe, lub faktury sprzedażowe, jeżeli nie wystawiane są przez ZDO. Wszystkie pliki o poszczególnych rozszerzeniach, bo my też dopowiem tutaj jedną kwestię, bo my w księgowości też lubimy sobie
przyspieszać pracę, ułatwiać pracę w momencie, w którym można coś zautomatyzować. I na przykład taką automatyzacją jest rozszerzenie plik EPP. I właśnie bardzo dużo takich platform do wystawiania faktur, czy na przykład WooFirma, czy tam fakturownia, mają takie możliwości, że też wygenerują nam plik w formacie PDF. Przepraszam, EPP, plus na przykład klient przesyła nam zestawienie zbiorcze faktur, bo my oczywiście musimy widzieć, co księgujemy, bo my możemy zaciągnąć to wszystko do systemu, nie musimy klepać ręcznie, przez co i my oszczędzamy czas, a klient w tym momencie no, płaci automatycznie mniej za godzinę pracy księgowej, tak? Ułatwiamy sobie z jednej i z drugiej strony. I mamy podgląd po prostu na te fakturki w PDF-ie, żeby wiedzieć, co zaksięgować. I tutaj to jest takie właśnie miejsce, w którym my mamy wszystkie te fakturki. Tu akurat też dałam Wam taki przykład faktury pocztowej, jak to wygląda. To są trzy te same faktury, więc tym się nie sugerujcie, bo to jest po prostu na potrzeby teraz prezentacji. Ja tylko pokażę, jak to wygląda, jak klient wrzuci dokument. To jest ta pozycja numer 3. Czyli my w księgowości widzimy nazwę pliku, jaka jest nadana. Także tutaj w pozycji trzeciej widać, jak po prostu to wpada, w jakiej formie. Tu widać komplet danych, tutaj ten żółty przycisk 0%. Widać, że księgowa jeszcze nie zajrzała w ten dokument, nie przerzuciła to na OCR i to jest tak jakby zero-jedynkowo przerzucona plika. Jak wejdziemy sobie w daną fakturkę, to widać, tutaj z lewej strony są nieuzupełnione dane. Absolutnie klient tego nie rusza. Klient nie musi tego uzupełniać, bo jak my wrzucimy to na OCR, to to jest właśnie to, co nam system uzupełni. I tutaj zobaczymy. Przejdziemy do punktu drugiego, tu w tej tabelce. Bo tak wygląda faktura, która już przechodzi przez oczy. Tu nam się akurat dało w taki sposób, że już jest 100% odczytu. Ja przepraszam, że tak wolno to chodzi, ale to jest kwestia po prostu mojego internetu. Ten system na pewno działa bardzo szybko. Tylko tu jest kwestia, dzisiaj mam problem z internetem, dlatego tak trochę długo mieli. Tak, jest pozycja numer 2. Jak widać, już się pojawiły pełne dane. I tu widać, że jest 100%, może być i mniej, ale to jest wersja po OCR-ze. Więc widać, że ten OCR bardzo dobrze działa, bo tu już bardzo dużo informacji jest uzupełnionych. Saldeo także się uczy i on już wyłapuje te niektóre faktury powtarzające się w kolejnych miesiącach, więc to już potem w kolejnych miesiącach jeszcze szybciej, jeszcze lepiej tutaj system działa. I pokażę Wam, jak wygląda faktura po OCR-ze. Tutaj oczywiście, tak jak wspominałam, są trzy te same faktury, więc tutaj już czerwono, to jest też dobra informacja dla klienta, dla księgowej, że jest coś podwójnie wgrane. Więc też nawet jak klient wgra dwa razy tą samą na przykład fakturę, to my też to wyłapiemy. Ten system też nam to wyłapuje sam. Także super. Też to jest, myślę, dobre rozwiązanie, żeby nie popełnić się po drodze żadnego tam błędu, dubla itd. itd. I jak to wygląda? Tutaj w ogóle zauważcie, bo o tym nie mówiłam przy tej pozycji trzeciej. Tu widać wszystko, po prostu wszystkie te faktury są widoczne. Nawet jeżeli ta faktura, nie wiem, by była jakaś mniejsza, w innej rozdzielczości, to my możemy sobie odczytać po której ja bym tutaj nie mogę rozczytać, czy coś, bo mówię, różne sytuacje są. Tu tylko trzeba zadbać o jakość przesłanego skanu. To jest bardzo ważne. I żeby był właśnie w PDF-ie. Też od razu powiem, są już na telefonach, w zasadzie już nawet w zwykłym aparacie, opcje cyknięcia zdjęcia, który będzie przerobiony na skan, więc to też nie tak, że musicie mieć skaner przy sobie. Są już ofisowe. Tak, ja korzystam osobiście z OfficeLens, także to naprawdę tu już od razu wszystko idzie w formie skanu. Nawet zwykłe aparaty w telefonie już są pod skan dopasowane. Także tu, jeżeli czegoś nie widać, a jest w dobrej rozdzielczości wrzucone, to my też tu możemy sobie podejrzeć
lukę kliknąć i też jest wszystko ok. Więc tu już widać, że nie ma sensu też wypełnianie przez klienta, tracenie czasu na to, żeby tu gdzieś to przeklepać. Czemu o tym mówię? Bo często jest tak, że klient też się pyta, a ja powinienem coś tam uzupełnić i my wtedy też mówimy klientowi, że absolutnie nie, to jest wszystko już po naszej stronie. Jak wrócimy do listy, to pokażę Wam pozycję numer jeden. I widać, że tam z prawej strony i ten pasek żółty zmieni się na zielony. Już tutaj sobie popatrzymy. Jeżeli tu jest zielony pasek, to znaczy, że księgowa już tam weszła, już to potwierdziła, zatwierdziła i już wszystko jest widoczne. Nawet zadeklarowane, bo tutaj widzimy sprawne księgowe doradcze, to już idzie pod plan kont tutaj bezpośrednio z księgowości i jest tutaj pasowywane. Jak widzicie, tu już wszystko ładnie to wygląda. I teraz, co jest też po stronie klienta? Jest coś takiego jak komentarz. I tutaj kiedyś się fakturki opisywało. Księgowa, jak szła standardowym trybem, zawsze powiedziała, opisze mi pan, nie wiem, na fakturze, co to jest za usługa. Bo tak, o ile tu są konsultacje księgowe i my wiemy, co to jest, ale czasem zdarza się tak, że faktury nie mają nazwy towaru, z której jednoznacznie wynika, co to jest i w tym momencie no, księgowa może czegoś nie wiedzieć, może zadzwonić, dopytać, bo na przykład tu będzie jakiś kod i my no totalnie nie będziemy wiedzieć, bo to będzie kod pod konkretną firmę. Jest tu takie miejsce w komentarzu, że można na przykład opisać i tutaj klient napisze, że nie wiem, jest to materiał do zleceń. Przykładowo, że nie wiem, zostało zużyte do usługi. Nie? I nam wystarczy. Wtedy my też nie tracimy czasu na telefony, nie zajmujemy tego czasu cennego klientowi, dopytując o poszczególne faktury, więc tu mamy już od razu wszystko w jednym miejscu. To jest jedyne, co z tej strony może klient uzupełnić, gdzie naprawdę, jak wynika czarno na białym z faktury, nie trzeba. Ale jak faktycznie jest tak, że no ktoś, kto no nie pracuje w tej firmie, widzi tam, że faktycznie trzeba coś szukać w internecie czy coś, to bardzo nam to też ułatwi. Nie? Od razu też powiem, bo część z naszych klientów rozlicza się poprzez konstrukcję fundacji. I tutaj, jak wiecie zresztą z naszych materiałów, fundacje mają cztery kategorie kosztów. To są koszty statutowe nieodpłatne, statutowe odpłatne, administracyjne i z działalności gospodarczej tej fundacji. I ten komentarz może służyć właśnie do tego, bo normalnie oznaczało się to gdzieś na boku fakturze, na fakturze. Można po prostu wpisać, że jest to akurat koszt statutowy, na przykład nieodpłatny, czy gospodarczej. Wtedy wszystko jest w jednym miejscu. Mamy jeszcze tutaj jedno pytanie, o to Waldemara, odnośnie tych wydruków z kasy fiskalnej, że chodziło bardziej w drugą stronę, na przykład o paragony z Biedronki, które się ciągną z NIP-em, w jaki sposób to wrzucamy? Czy na tej samej zasadzie, że po prostu skanujemy i wysyłamy i wy to widzicie w takiej formie, jakiej chcecie? Tak, w tym momencie, jeżeli przepuszczamy taki długi paragon przez skaner, to on nam złapie go w całości. Jeżeli jest automat po prostu, który zaciąga te wszystkie dokumenty, to tak, on nam zaciągnie go w całości i to wszystko widać. Tak samo jak ta opcja lupki i ten paragon, wiadomo, im dłuższy, tym on będzie tutaj mniejszy na ekranie, ale tak jak mówię, tu jest ta opcja lupki, można otworzyć w nowym oknie, księgowa wszystko widzi, zbliży sobie w te miejsca, które są i wszystko jest ok. Super. Czy mogłabyś jeszcze pokazać, jak dodać taki dokument, bo przejrzeliśmy już dodane, ale jakby tak. Tak, dodajmy jakiś PDF. Jak to wygląda? Tak, tak. Zaraz sobie dodamy, ale Michał, jeżeli jeszcze pozwolisz, bo chciałabym o jednej rzeczy właśnie tu wspomnieć, jasne, bo to jest bardzo fajna rzecz jeszcze tego typu, że na przykład niejednokrotnie jest tak, że muszę oddać, nie wiem, wiertarkę na gwarancję, a nie wiem, kiedy ja kupiłem i od kogo daną fakturę. Super. To jest przykład życia wzięty. Więc w tym momencie, z racji, że te dokumenty przechodzą przez OCR, jak my tutaj w sekcji dokumenty sobie damy wyszukaj, gdzie tam jest,
faktura za tą wiertarkę, czy drukarkę przykładowo, to w tym momencie, ale nie wiemy tak, po jakim kontrahencie to szukamy. Jak tu wyszukamy sobie w treści, to ten system jest tak skonstruowany, że on nam tą drukarkę czy wiertarkę znajdzie, nie? W Super. Systemie. Więc my też właśnie o tym chciałam wspomnieć, że jest tu taka też możliwość. Czy od dostawy, tu jest szereg właśnie filtrów, które można sobie ustawić, ale wpisując treść, też nam taki dokument znajdzie. Ja z życia powiem, że często miałem takiego maila do księgowych na zasadzie muszę coś tam zwrócić, nie mam pojęcia kiedy, od kogo, co, jak i było wielki raban, szukanie i kombinowanie. Fajnie, że to w taki sposób jest rozwiązane. Tak, tak. I tu wszystko, co przechodzi przez OCR, to była. Tylko jak dlatego te wszystkie strony mogą być PDF, a nie bo w tym momencie można to nie załapać, ale PDF czytelny, więc wszystko tak będzie OK. Tak, tak, jak jesteśmy w sekcji dokumenty, to tutaj właśnie jest dodaj dokument. I to robimy tak jakby manualnie z poziomu komputera. I nas interesuje tutaj tylko to, do którego miesiąca dokument dodaje. Więc jeżeli na przykład teraz mamy grudzień, wrzucamy faktury, no zazwyczaj my prosimy, żeby wrzucać faktury na bieżąco, bo my też mamy podgląd też na bieżąco do tych faktur i możemy też coś wyłapać gdzieś szybciej i dać sobie czas na ewentualne, nie wiem, zmiany u kontrahenta, bo coś tam się okaże, że nie wiem, jakaś faktura, coś tam jest źle, to dodajemy sobie taki czas, ale przykładowo mamy tutaj no, datę wystawienia, teraz dzisiaj byłam w sklepie, kupowałam tam coś, mam fakturkę, więc chcę ją wgrać do grudnia, bo zawsze właśnie tutaj proszę, żeby tam według daty wystawienia się sugerować. No i określamy ten typ. I tutaj my korzystamy zazwyczaj z faktury kosztowej, z faktury pro forma, jeżeli jest, towar, materiał, jeżeli jest taka firma, no, która faktycznie ma magazyn prowadzony, lub po prostu dokument sprzedaży, jeżeli wystawiamy te faktury w innym systemie niż Saldeo. Więc tutaj już tylko określamy typ, ewentualnie jeżeli to jest jakaś polisa, jakaś taka no, lista płac, która no, może gdzieś z innego źródła być, czy jakaś uchwała, tutaj mamy też typ inny pod to. Ale zakładamy, że jest to ta faktura kosztowa. Tutaj tylko dodajemy plik do kolejki. Wrzucamy tego PDF-a. Oczywiście tu widać maksymalnie do 50 różnych plików my możemy sobie wrzucić i klikamy wyślij. I to cała procedura. Super. I tutaj w dokumentach podglądamy sobie. Ten dokument tam trafił. Tutaj to bardzo właśnie ważne jest, żeby to do dopasować. Ja też właśnie ważne jest to, że jak my dany miesiąc rozliczeniowy kończymy, a na przykład przyjdzie nam faktura, nie wiem, sprzed 2 miesięcy, bo trzeba, to my już blokujemy klientowi ten miesiąc, bo my możemy danej faktury nie zauważyć. Więc w tym momencie śmiało klient wrzuca do bieżącego miesiąca, a my już sobie z tym radzimy tak, jak to powinno być. Nie? Super. Także to też dobrze, że o tym mówisz, bo często się zdarza faktycznie, że odkrywamy jakąś fakturę sprzed 2 miesięcy, później jest problem. Czyli wrzucamy do bieżących, a wy sami wyłapujecie, że to jest wcześniejsze, że korekta, nadpłata, dopłata. Zakończone. Super. Tak, także tutaj już widać jest też te 0%, to jest ta sama właśnie sytuacja, jak właśnie tu, nie? Także tu jest to miejsce, w którym wrzucacie wszystkie dokumenty, bądź lądują one z aplikacji, bądź z maila, tutaj wszystko właśnie to funkcjonuje. I teraz ja mogę przejść tutaj jeszcze do innych form, bo na pełnej księgowości wiadomo, też jest do prowadzenia czasem kasa, jeżeli jest obrót gotówkowy, płacimy sobie faktury na przykład gotówkowo i tutaj też można KPKW tutaj w sekcji kasa robić, tworzyć raport kasowy, też jest taka możliwość. Tego nie będę tam omawiała, ale tylko mówię, że jest taka możliwość. Wyciągi bankowe też jest miejsce na to, żeby te wyciągi tutaj wrzucić osobno w PDF-ie
nawet jeżeli jest taka możliwość, żeby wyciągnąć z banku format MT940, też jak najbardziej my to przyjmujemy, bo też na tym pracujemy. Super. Także tutaj też tak samo kadry, list pracowników, dokumenty kadrowe. Kadrowa każdorazowo tutaj wrzuca listy płac, więc one też są dostępne do pobrania, czy tam zbiorcze, kasowe, czy rachunki do zleceń. Tutaj wszystko to ląduje i nawet jeżeli klient na przykład też chce mieć pogląd na to, jakie osoby są w firmie, kiedy się kończy umowa, to my też potem możemy uzgodnić z klientem, że my oprócz tego, że prowadzimy wszystko w swoim programie kadrowym, to tu też w Saldeo jest na przykład taka lista pracowników. Tu jest po prostu możliwość prowadzenia teczek akt osobowych też elektronicznie. Także tutaj może trafić umowa, badanie, szkolenie, BHP, jakieś tam promienia zmieniające, tu jest taka. No przede wszystkim, właśnie, kiedy się umowy kończą, bo to też jest to, bardzo często problem, że tak, trzeba to odkopać, tak, szukać, to no to faktycznie. Tak, nam też to system księgowy i kadrowy pokazuje każdorazowo, więc my odpowiednio wcześniej też informujemy o tym i pytamy klienta, co z daną umową zrobić, czy przedłużyć, czy kończymy i tego typu rzeczy, ale tutaj też można tego typu rzeczy właśnie tutaj mieć. I to, co was najbardziej pewnie interesuje, to gdzie widać informacje o podatkach, jak to wygląda właśnie to rozliczenie, to tutaj już mówię, to jest to podsumowanie księgowe. I tutaj są dwa przykładowe miesiące, żeby wam pokazać właśnie, jak to wszystko funkcjonuje. I tutaj jest cała historia, przegląd danego roku. Tutaj, jeżeli już jest parę lat obrotowych, możemy sobie tutaj oczywiście przełączyć, porównać. To jest to, co księgowa wprowadza po zakończonym danym miesiącu. I tu widać, jaki jest przychód, jakie są koszty, jaki jest wynik na danym miesiącu, wynik narastająco. Tutaj jest sekcja podatek VAT, jeżeli ktoś jest VAT-owcem, ile jest VAT-u do zapłaty. Tu są pozostałe podatki. Ja potem wam powiem, co się dalej składa na to, jak sobie wejdę potem już w środek tego. Kwoty ZUS, rozliczenia z księgowością, tutaj wszystko to się pojawia i zobaczcie, można fajnie popatrzeć, jak się kształtuje dany rok, który miesiąc był słabszy, który lepszy. Tutaj można dużo rzeczy przeanalizować. Oczywiście tutaj widać, że są jeszcze jakieś dodatkowe wykresy, dodatkowe jakieś właśnie tam zestawienia, to już tam na bazie tego, co my tu wprowadzimy, to już tutaj Ja też wejdę tutaj jeszcze w słowo, jeśli pozwolisz, że te wykresy to też jest bardzo dobry wstęp do tego, co chcemy w dalszym etapie wdrażać u naszych właśnie partnerów, u naszych klientów, czyli takie podstawy zarządzania rachunkami. Chodzi o to, żeby jednak ten przepływ tego cash flow kontrolować. Często jest tak, że firmy pasjonatów, firmy osób, które no bardziej się skupiają bardziej na swoich klientach, na usłudze, na tym, żeby robić po prostu to, co lubią, no gdzieś ten cash flow jest zaburzony. Działamy na zasadzie, no zostały pieniądze na koncie, zapłaciłem wszystko, no to chyba zarobiłem. I to jest bardzo fajne takie wprowadzenie, bo tak jak macie statystykę na Instagramie czy na Facebooku, patrzycie, kto wszedł, jaki post zadziałał, tak samo tutaj macie podstawową statystykę i takie delikatne wprowadzenie do rachunkowości, żeby to cash flow kontrolować, więc myślę, że przyzwyczajenie się i jeżeli ruszymy z tym programem za jakieś pół roku, to już będziecie troszeczkę w to wprawieni, więc to tylko i wyłącznie na plus. Jasne. Także to sobie jeszcze wejdę. Zobaczcie, jak to wygląda też od środka. Sekundeczkę, jeżeli mogę, tylko na sekundkę. Zaraz wrócę, sekundę. Tak, także moi drodzy, ja też jeszcze korzystając z tego, że mamy chwilową przerwę, przypomnę, że... Już jestem. Chciałem powolutku przejść też do takiego jakby podsumowania tego, jak to jeszcze będzie wyglądało, jeżeli chodzi o współpracę, ale to w porządku, poczekam jeszcze na twoje podsumowanie tutaj. Dobrze, ja już nie mam za dużo, tylko chcę właśnie tak powiedzieć, że tutaj właśnie... Już szczegółowo widać jeszcze wszystkie kwoty podatków. Tutaj widzimy, że jest CIT, jaka kwota, za jaki miesiąc, jaki termin płatności. My możemy sobie oczywiście
odhaczyć tutaj płatność, żeby już nam komunikat nie pokazywał się, że coś tam jest zaległego do zapłaty. Tak samo tutaj ZUS do zapłaty czy usługi księgowe. Tutaj we własnym zakresie, jeżeli klient ma ochotę, może sobie śmiało tutaj robiąc przelew, płacąc dany podatek, czy nawet tutaj w sekcji dokumenty płacąc daną fakturę, może sobie odhaczyć, zapłaciłem. I to jest dla klienta, po to, żeby po prostu, to pilnuje też płatności. Bo jeżeli jest jakaś faktura przeterminowana, też na czerwono tutaj się pojawi, że powinna zostać zapłacona, nie została zapłacona, także tutaj też jest taka możliwość. A to, o czym jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to jak wygląda mail, jak jest wysyłane są podatki, wyniki tutaj od księgowej. Przychodzi taki mail właśnie w tytule za jaki miesiąc i tu widać, to jest to, co w tej tabelce, dokładnie. Czyli poniżej podajemy rozliczenie firmy XYZ i tu jest rozliczenie za listopad i widać przychód, koszty, dochód z działalności narastająco od początku roku, jak to wygląda, jakie są podatki do zapłaty. Jeżeli tu by też był VAT, czy jakieś inne, czy PIT-4 od wynagrodzeń, tutaj wszystko się to pojawi. Jest tu wskazane mikrorachunek, więc już nie musicie szukać, już tu jest ten mikrorachunek wskazany. Składka firmowa, ZUS, tu też numer konta. Mi się niestety nie udało tego uzupełnić, no bo ja bazowałam na po prostu wirtualnym NIP-ie, dlatego on mi nie chciał tego zapisać, bo nie widział w bazie takiego NIP-u. Dlatego tu normalnie, jak są wysyłane te wyniki, to też jest wskazany numer konta indywidualny do spłaty składek ZUS. I są kwoty rozliczeń z księgowością do zapłaty. Tak wygląda komplet informacji, to wtedy jest informacja wiążąca, to wysyłamy klientowi, klient widzi i albo akceptuje zwrotnie, że jest OK, proszę zamykać, albo w tym momencie jeszcze coś, po prostu się zwaniamy, przedyskutujemy. I w taki sposób po prostu to wszystko działa. Tak to wygląda. Dobra, to wróć do nas, żebyśmy zobaczyli właśnie ciebie już nie tylko Saldeo, żeby też nasi partnerzy mogli się zapoznać, z kim będą mieć do czynienia, a od razu też mówię, jeżeli chodzi o kontakt, to bo jeszcze pojawiają się, o dziwo, takie pytanie, no kurczę, szkoda, że jesteście tak daleko. Ja mówię, ale czemu mamy być blisko? Przecież jest internet. I faktycznie, moi drodzy, od lat preferujemy tą formę właśnie pracy online'owej, więc bardzo bym was prosił, żeby was już nie przerażało to, że nie możecie pojechać do księgowej na kawę. Przypomnę, że w niektórych miastach sam pojazd to jest pół godziny zwrotu, 20 minut na kawę, jeszcze trzeba porozmawiać, cała kurtuazja, a tak naprawdę niewiele się załatwia. Ja rozumiem, że możecie mieć różne, przeróżne, nietypowe hobby, ale jednak no, spotykanie się z księgową i przesiadywanie może nie do końca sprzyjać temu, że firma się lepiej rozwija. Zatem mail, telefon, Zoom, tak jak tutaj Justyna powiedziała, tutaj cała ekipa od Justyny jest dostępna. Nawet jest preferowane, żebyście zadawali pytania, bo im więcej ich zadacie na początku, tym później ta praca jest przyjemniejsza i musicie ich mniej zadać później, więc od razu zaznaczam, że jest to w pełni zdalne. Są programy, które przed chwilą też Justyna pokazywała. Plusem jest to, że Justyna też nie ma ludzi z łapanki. Jest to wykwalifikowany zespół. Też nie są to ludzie pierwsi, lepsi z rynku. Jest to też nie tani zespół, to też trzeba jasno powiedzieć. A Justyna akurat pilnuje jakości. Z puszczeniem oczka powiem, że też zrobiła jakiś czas temu czystki właśnie po to, żeby tych ludzi najlepszych zostawić u siebie. Więc także ten kontakt z księgowymi jest taki, że to są osoby, które jakby no nie tylko siedzą w cyferkach, ale też rozumieją wasze problemy, są do kontaktu. To nie jest tak, że to są introwertycy, którzy tylko proszą, żeby nikt nie zadzwonił, o nic nie pytał, albo odpowiadają na maile, bo to też była plaga niestety. Tak, nie wiem, albo w ogóle nie ma odpowiedzi na maila. Tu jest pełna komunikacja, inteligencja emocjonalna jest mocno rozwinięta, obsługa klienta też jest tutaj mocny nacisk. Zresztą jak znacie nasz support i nasze podejście do klienta, to tutaj z Justyną mamy, jest spójne, stąd też ta kooperacja i konsolidacja tej usługi w Smarcie, żeby była z księgowością i tą samą w zasadzie obsługą. A przy okazji nasi prawnicy monitorują to wszystko, także jeżeli coś się wydarzy, macie jakiś case, to tak naprawdę pomiędzy księgowością a naszymi prawnikami dogadują, jak to rozwiązać i przychodzą już tak naprawdę z gotowym rozwiązaniem. Bardzo często w ogóle nie dowiecie się, że w ogóle coś kombinowaliśmy, tylko po prostu konsultowaliśmy się między sobą, żeby już te rozwiązanie dać.
Kolejna rzecz, którą też chcę powiedzieć a propos tego przesiadania się i że faktycznie jest to, i tu też będę prosił, żebyś Justyna powiedziała kilka słów, bo porównałem to do przesiadania się do innego auta. Naprawdę ludzie myślą, że przejście do innej księgowości to jest skomplikowany proces. No już powiedziałaś tutaj kilka słów od tego, ale czy faktycznie to jest takie proste? Zamykamy miesiąc i rozpoczynamy na nowo? Tak, my, tak jak powiedziałam właśnie, my zajmujemy się całym ściągnięciem tych wszystkich dokumentów, tych wszystkich zestawień, wprowadzamy po prostu dane po poprzedniej księgowości, więc naprawdę tutaj bardzo szybko, sprawnie wszystko działa, jeżeli też poprzednie biuro rachunkowe współpracuje, a już my dbamy o to, żeby tak było, także tutaj to jest po naszej stronie, więc działamy bardzo szybko, wszystko możemy od razu kontynuować, od razu dajemy właśnie te dostępy do saldo, także już bieżący miesiąc może być wrzucany, a teraz to jest najlepszy czas, bo teraz mamy grudzień, styczeń, zaczynamy z czystą kartką, teraz jest najlepszy moment właśnie na to, żeby to biuro rachunkowe zmienić, jeżeli jesteście właśnie trochę niezadowoleni z tego, co oferuje Wam poprzednie biuro, teraz jest właśnie ten czas, kiedy to można jeszcze w najbardziej idealny sposób zrobić, bo my zaczynamy właśnie styczeń księgować z czystą kartą, czekamy potem już na sprawozdania po poprzednim biurze, także tutaj można od ręki śmiało wszystko działać sprawnie. Tak, też technicznie powiem, że to jest tak, że stara księgowość zamyka właśnie grudzień. Grudzień zamyka w styczniu jeszcze, ale od stycznia już jest księgowane na czysto. Mają obowiązek wszelkie sprawozdania, zamknąć po prostu rok, przekazać dokumenty. Więc faktycznie no, jest to dobry moment. Rozumiem, że część z Was też ma okres wypowiedzenia, więc jeżeli dacie nam znać wcześniej, że mamy się szykować, mamy trzymać moce przerobowe, a macie na przykład, nie wiem, 2 miesiące wypowiedzenia, czy miesiąc, a możecie dopiero wypowiedzieć pod koniec stycznia, to też dajcie znać wcześniej, będziemy tutaj to monitorować. Bardzo ważna rzecz, o której się nie mówi, to jest ubezpieczenie księgowości. Często zapytajcie swojej księgowości wcześniejszej, czy ma ubezpieczenie, bo jeżeli ma, to bardzo często albo jakieś drobne, albo w ogóle go nie ma, a jest to obowiązek. Tu Taxedo, jak dobrze pamiętam, ubezpieczenie do 1 000 000 złotych, tak? Czy mogłabyś kilka słów powiedzieć, jak to działa, bo faktycznie spotkałem się z tym, że no, księgowa coś schrzaniła i mówi, no trudno, a przedsiębiorca mówi, no kurde, ona już tyle wie, że nie będę jej pozywać. I moim zdaniem jest to jakaś taka patologia, jakaś taka zaszłość, że tak powiem, starej szkoły. No, nowa szkoła mówi jasno, no jeżeli bierzecie za coś odpowiedzialność, macie ubezpieczenie, cokolwiek jest nadpłata podatku, idzie z ubezpieczenia. Czy kilka słów o tym milionowym ubezpieczeniu mogłabyś powiedzieć? Tak, kilka słów mogę jak najbardziej powiedzieć. My tutaj właśnie zabezpieczamy się na dużą kwotę. Mało które biuro rachunkowe właśnie ma takie możliwości, bo jak powszechnie wiadomo, żeby w ogóle móc prowadzić biuro rachunkowe, to przepisami prawa są wymagane te minimalne ubezpieczenia, takie OC, biur, które są na bardzo, bardzo niskie kwoty. I niejednokrotnie właśnie może się potem okazać tak, że takie ubezpieczenie nie pokryje jakiegoś roszczenia i jest problem, tak? I po stronie biura, i potem po stronie klienta, że jest to w jakiś sposób nieściągalne. Tutaj my właśnie bazujemy na tych ubezpieczeniach jeszcze oprócz tego, że jest to obowiązkowe OC, są też ubezpieczenia dodatkowe. Ubezpieczenie też nasze obejmuje na przykład takie rzeczy jak właśnie, nie wiem, sprawy kadrowe, sprawy właśnie takie decyzyjne podejmowane potem przez księgową, sprawy takie sporne, bo wiadomo, no urzędy mimo najszczerszych chęci czasem jest tak, że po prostu te interpretacje są różne, tak? Więc my działamy zgodnie ze sztuką, zgodnie z tym, co sobie ustalimy, zgodnie z tym, co właśnie tam kancelaria IRBIS też nam przekazuje i my też Was bronimy od początku do końca właśnie we wszystkich tych decyzjach. Ale wiadomo, różne sytuacje mamy, bo jest państwo polskie, my się oczywiście tego nie boimy, ale zawsze jest po prostu ta no jest jakieś ryzyko, awaryjne, jest to ubezpieczenie.
Jest ryzyko, bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, a propos tego, że się nie boimy, bo no, nasi klienci już się przyzwyczaili do tego, że my, nie dość, że nie boimy się robić rzeczy, których inni się boją. Ja nie mówię, żeby iść po bandzie, tylko jeżeli jest jakieś legalne rozwiązanie, a, ale wszyscy się boją tych mitycznych kontroli, no to kurczę, kot nie może bać się łapać myszy, my się nie boimy, robimy to z głową oczywiście, zabezpieczamy się, wy macie dokładnie to samo podejście. Okej, naszym zadaniem jest optymalizować legalnie, maksymalnie firmę klienta, jeżeli da się coś zrobić, nawet jeżeli to jest sporne, to w razie czego wyciągamy ubezpieczenie i klient jest bezpieczny. To też nie jest tak, że my umywamy ręce. Jakby ja za punkt honoru też podpisuję się pod wieloma rzeczami, więc za punkt honoru to jest to, że walczymy do końca tego klienta, nawet jeżeli nabroicie coś, to kurczę, to wyciągniemy spod ziemi wszystkie argumenty, jakie się da, żeby przynajmniej ten samolot wylądował jakkolwiek, a tutaj awaryjnie jest jeszcze to ubezpieczenie. I to też jest bardzo fajne. Dokładnie. Przy współpracy z Justyną, że no, to jest kot, który nie boi się łapać myszy i to mi się też bardzo, bardzo podoba. A sami wiecie, ile razy sami mówiliście, że no, zrobiłbym coś, ale księgowa mówi, że to się skończy kontrolą. Zrobiłbym coś, ale księgowa mówi, że się boi. Albo, że się nie podpisze, albo, że straci prawo do wykonania zawodu. Są takie akcje, które powodują, że ten przedsiębiorca, kurczę, ciągle się boi. A kto zapłaci? On płaci tak naprawdę za niekompetencje ludzi, których zatrudnia, a my tak nie chcemy. My chcemy, żeby za punkt honoru brać to, że macie mieć maksymalnie, legalnie i bezpiecznie zoptymalizowaną firmę tutaj. Dokładnie. Także no, nasze biuro wybrało bardzo dobre ubezpieczenie, bardzo dobrego ubezpieczyciela, który ma bardzo dobre opinie w środowisku właśnie księgowym, aczkolwiek no, osobiście na całe szczęście, i tym się mogę pochwalić, od 2017 roku, gdzie Taxedo powstało, ani razu w tym czasie no, nie musieliśmy z tego ubezpieczenia korzystać. To jest bardzo dobra informacja tutaj dla klientów, że nie było nic po drodze, co by spowodowało jakiekolwiek właśnie roszczenia ze strony klientów, ale tak jak mówię, jest to bardzo dobry ubezpieczyciel, znany na rynku, tutaj nie ma problemu z wypłacaniem danych kwot, także tutaj jak najbardziej jedna i druga strona jest zabezpieczona na bardzo, bardzo dobre warunki. Także sami znacie nasze konstrukcje, my też zresztą od lat, bo powolutku będzie tak, że już nam strzela ósmy, prawie dziewiąty rok. Też wszystkie kwestie konstrukcji, wszelkie rzeczy związane z kontrolami, no, jeżeli z naszej strony przedsiębiorca nie zapłacił złotówki kary za rzeczy, które robimy, wszystkie w zasadzie zostały wybraniane, czy to w trybie kontrolnym, czy to tylko w trybie związanym z tym, że po prostu urząd nie wszczyna kontroli, ale sprawdza, tak naprawdę są to czynności tylko sprawdzające. Spokojnie. Druga rzecz jest taka, że jak urzędnik okazuje się, że trafia na przedsiębiorcę, a tu jest pełnomocnik, prawnik i jeszcze księgowość i kolejne pełnomocnictwo, musimy wiedzieć, że urzędy nie są od tego, żeby kontrolować, tylko żeby ściągać pieniądze. I jeżeli widzą, że to ściąganie będzie drogie, bo oni też muszą zapłacić dodatkowo za to, że jakaś kontrola się odbywa i niewielka szansa, że coś wyciągną, no to jest duża szansa, że pójdą po prostu do kogoś innego. Smutna rzeczywistość, no ale my mamy tak naprawdę zadbać przede wszystkim o siebie. Po to też tworzymy taką armię, można powiedzieć, ludzi, którzy chcą się bić o wasze interesy. Już pomijam fakt, że mi naprawdę sprawia radość czasem te przepychanki urzędowe, bo no niestety musimy powiedzieć, że momentami jest tak i widzimy, że ten urzędnik po prostu trochę ze złośliwości czasem próbuje coś zrobić. Chociaż nie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o urzędy skarbowe, jednak pewnego rodzaju kultura organizacyjna została przez lata z przedsiębiorcami wypracowana. Nie mogę złego słowa powiedzieć. W porównaniu do innych urzędów, jak znacie kontrolę na przykład Sanepidu, ZAIKS-u czy innych organizacji, to jednak urząd skarbowy z ZUS-em też zresztą no, trzymają pewien poziom. I jeszcze jak widzą pełnomocnika, to te kontrole czy czynności sprawdzające są naprawdę na wysokim poziomie i zazwyczaj, przynajmniej w naszym przypadku, jak i w Taxedo, kończą się formalnościami, do których przedsiębiorca nawet czasem nie musi nic dokładać, nigdzie się pojawiać, tylko po prostu dostaje to do informacji. Justyno, czy mamy coś jeszcze do powiedzenia na koniec, żeby zamknąć klamrą ten nasz webinar, żeby ten przedsiębiorca mógł zobaczyć mniej więcej, jakby to wyglądało jeszcze przy tej kooperacji? No ja ze swojej strony mogę zaprosić tutaj do współpracy z Kancelarią Irbis i właśnie z Taxedo. I powiem tak, my mamy takie motto, że warto oddać
całe sprawy księgowe nam, żeby zyskać czas na prowadzenie własnego biznesu, żeby mieć spokojną głowę, po prostu żeby się nie zajmować głupotami w cudzysłowie, żeby robić ten biznes, rozwijać się, osiągać zysk. Także my po prostu na tym filarze bazujemy. Wszystko, co tylko można, robimy u nas w środku, żeby nie angażować klienta zbędnie. Jeżeli naprawdę od nas księgowa już coś chce od tego klienta, to to po prostu jest tylko rzecz, która musi być, bo wynika z jakichś tam przepisów i naprawdę to jest wszystko ograniczone do minimum. Dlatego myślę, że jeżeli cenicie sobie taką współpracę i byłaby ona dobra dla Was, to myślę, że warto tutaj współpracować z nami. Proszę, nie bać się tego, naprawdę wszystko jest teraz, idzie do przodu, wszystko idzie w zdalne, idzie w online, właśnie w tą taką elektronikę, bym powiedziała, w ogóle w cyfryzację. Także tutaj naprawdę to jest przyszłość, my też tą przyszłością już idziemy któryś rok z kolei, także naprawdę myślę, że nie ma się co bać, zachęcam, w razie czego też jestem otwarta na jakieś pytania, rozmowy tutaj razem z Michałem, także z mojej strony tyle mogę powiedzieć, że warto, myślę, że warto. Ja też powiem już też jakby zamykając tą klamrą, że pamiętajcie, że waszego klienta nie interesuje, czy wy macie zapłacony ZUS, czy nie, czy wszystkie deklaracje złożone, czy podpisane listę płac, czy wystawione faktury. Jego interesuje, ile czasu jesteście w stanie mu poświęcić. Więc każdy czas, który poświęcacie na rzeczy, które no, nie powodują, że się nim opiekujecie, może być w pewnym sensie stracony. A z drugiej strony no, macie pewne obowiązki. Dlatego naszą rolą jest to, żeby zadbać o was, święty spokój, spokojny sen i o to, żebyście mogli skupić się na tym, na czym znacie się najlepiej, co lubicie robić. My lubimy boksować się z urzędnikami, wy lubicie prowadzić swój biznes. Myślę, że taka kooperacja jest najuczciwsza, najciekawsza i tak naprawdę najlepiej zamykająca to, na czym polega w ogóle stwierdzenie, że współpracujemy. Dziękuję Ci, Justyno. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na Wasze pytania. W razie czego zapraszamy oczywiście do kontaktu. Macie wszystko, tak jak powiedzieliśmy, w usłudze Smart Protect, także w jednym miejscu, w jednym abonamencie, w jednej usłudze macie całą armię de facto ludzi, którzy pomogą Wam usprawnić biznes. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiaj. Justyno, bierzemy się do pracy. Ja też dziękuję za zaproszenie, za to, że mogłam być tutaj z Wami dzisiaj i mogłam Wam takie nowinki tutaj sprzedać i pokazać, jak to wygląda od środka. W każdym razie zapraszamy na pokład. Dziękuję.